Cześć, czołem, Tomek Ruszewski, winylowo.com, winylowo TV, winylowo rekord. Cześć, czołem, powiem Ci przywitać, trochę opowiedzieć, co się dzieje, bo dzieje się dużo. W poniedziałek byłem w Bormów spotkać się z Piotrem Luczykiem z zespołu CAD. Efektem tego są płyty, które się pojawiły już na winylowo. Singielek amerykański, wznowienie pierwszego singla Kata, Noce Szatana i ostatni Tabor z podpisem Piotra Luczyka. Wszystkie płyty są z podpisem Piotra Luczyka. No to jest nie lada wydanie. Pierwsza płyta 666 oraz z dodatkowym, już pokazuję, ok. 666 wydana na takim ładnym marblu. Proszę bardzo. Do tego dodatkowo jest picture disc z dwoma wersjami okładek angielskiej i polskiej. Płyta jest nowiuśka, do tego oczywiście jest dołączony oryginalny plakat. Proszę bardzo. Plus takie tam rzeczy. To wszystko Piotrek przywiózł z Polski do Anglii. Dlaczego ja się z Piotrem spotkałem, to niech jeszcze pozostanie tajemnicą. Szykują się tutaj pewne plany wydawnicze, ale nic więcej nie mogę powiedzieć. Wszystko się krystalizuje i do jesieni powinniśmy mieć to wszystko już obcykane i wtedy będziemy mogli, że tak powiem, szerzej o tym opowiedzieć. No i ostatni płyta zespołu CAD z Piotrem Luczykiem, również przez niego podpisana. Ja jeszcze dostałem od Piotra płytę CD 8 filmów CAD i przyjaciele akustycznie, CAD akustycznie. Słuchałem sobie to wszystko bardzo fajnie. I w sumie niewiele mogę powiedzieć, tylko mogę powiedzieć tyle, że jestem zadowolony z tego wszystkiego, co się dzieje i jak to się dzieje. I mam nadzieję, że niebawem winylowy rekord będzie może nie będzie, bo właściwie ciężko mi powiedzieć, ja nic nie mogę powiedzieć, więc ciężko mi coś mówić. Chciałem tylko powiedzieć, że spotkanie z Piotrem Luczykiem w Bormów było naprawdę owocne i cieszę się, że się z Piotrem spotkaliśmy i poznaliśmy. Myślę, że przypadliśmy sobie do gustu, jeżeli chodzi o współpracę i mam nadzieję, że to się będzie szybko i ładnie rozwijać. A wszystkim Wam życzę cierpliwości, bo obiecuję Wam, że jest na co czekać i mam nadzieję, że już w przyszłym miesiącu efekty pierwsze będzie widać i będę mógł coś zaanonsować tutaj. A poza tym, no, życie toczy się, płyty się kręcą i ja bez przerwy namawiam do zapoznawania się, jeśli ktoś nie zna, z zespołem Rebeka. I jak najbardziej zapraszam, jeszcze zostało parę sztuk w preorderze Cool Kids of Death debiutu, który ukaże się 7 października 2015 roku. Jeśli fabryka nie nawali, to wszystko będzie się składa właśnie w ten sposób, że na 7 października debiut Cool Kids of Death na podwójnym winylu czarnym i białym 180 gram plus siódemka z wcześniej niepublikowanymi utworami lub wersjami niepublikowanymi. Z końcowych ustaleń wynika, że będzie to utwór kopia kopii, który wcześniej nie był publikowany oraz spotkamy się, albo spotkam się, kurczę, nie pamiętam teraz. Dwa utwory wcześniej niepublikowane lub kopia kopii na pewno nie była publikowana wcześniej, spotkamy się chyba w innej wersji. Tak czy siak, na pewno będzie coś do zobaczenia i do posłuchania. Krzysiek Ostrowski pracuje nad dokładką, film już kończy, więc to lada dzień ruszamy. Trochę nam zeszło z znalezieniem tych bonusów na siódemkę, bo zdania były podzielone, musieliśmy zrobić głosowanie. Stanęło na kopię kopii jako strona A prawdopodobnie i w sumie jeszcze tam nie ustaliliśmy.
bo jeszcze dokument, że tak powiem, nie został zatwierdzony w zupełności. Także jeszcze jak PM2 Collective następny w kolejce i później wielka niespodzianka, a później jeszcze zobaczymy co i jak i tyle. Ja wam życzę wszystkiego dobrego, powoli weekend się zbliża, no to też tego weekendowo już wam żegnam i do zobaczenia gdzieś tam. Aha, no już zbieramy się do organizowania wielkiego winylowego wydarzenia w Zielonej Górze. Myślę, że będzie jeszcze lepiej niż w kwietniu, więc zapraszam już we wrześniu, prawdopodobnie 12. Jeszcze oczywiście nic nie jest ustalone, ale już pomysł zakwit i rozkwita, rozwija się, więc pozdrawiam. Tomek Kruszewski, winylowo.com, Rekord TV. Cześć, heja.